Jest niekwestionowaną królową Tour de Ski. Przewodzi właściwie wszystkim turniejowym statystykom, choć w tym sezonie do startu podchodzi bardzo spokojnie. Justyna Kowalczyk jutro rozpocznie rywalizację. I na trasie, i poza nią najbardziej widoczni Norwegowie. Najbogatsi, najnowocześniejsi, najlepsi. O zwycięstwo w Tour de Ski najprawdopodobniej powalczą Therese Johaug z Marit Bjørgen. Norwegia zatem spokojna. Norwegia zastanawia się nad czym innym. Justyna Kowalczyk, czy jej forma przez święta wzrosła? Bardzo liczymy na to, że będzie znów mocna. Bo Justyna Kowalczyk to królowa Tour de Ski. 4 wygrane, 14 etapowych zwycięstw, 28 razy na podium. Otwiera wszystkie statystyki. Tour to jest moja ulubiona impreza w roku, w ogóle sportowa. Nie sądzę, żebym była w stanie nawiązać walkę o zwycięstwo, ale mam nadzieję, że będę w stanie nawiązać dobrą walkę przynajmniej. Na zwycięstwo może być za wcześnie, bo priorytetem są Mistrzostwa Świata, a Tour de Ski to najbardziej wymagająca impreza sezonu. Cele zatem na te zawody nieco inne niż zawsze. Będę chciała jak najlepiej Tour wytrzymać. O miejscach na razie nie rozmawiam. O miejscach mówią inni, są tacy, którzy twierdzą, że Justyna Kowalczyk Tour de Ski skończy na podium. Z Oberstdorfu Aleksander Dzięciołowski. Na początek Tour de Ski po raz pierwszy w historii Oberstdorf. Warto od początku śledzić te rywalizacje. Start o 10:30 w dwójce, 3 km techniką dowolną to jednak tylko przygrywka. W niedzielę 10 km klasykiem, początek o 10:45 także w dwójce.